Halo, halo, dzień dobry, z tej strony pomidorowy.pl, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Minecraft. I jak widzicie, dzisiejszy odcinek jest w postprodukcji. Po czym można wywnioskować, że jest to w postprodukcji? Otóż dlatego, że jak widzicie, jest przyspieszony gameplay, a ja sobie tutaj w tle z wami gadam. Tak jest, jest to pierwszy odcinek od dawna w postprodukcji, gdzie dzisiaj praktycznie miałem pewien pomysł na pewną rzecz. Jak sami zresztą widzicie, co teraz obecnie robię. Otóż zadanko, jakie ja sobie wyznaczyłem na dziś, jest takie, że będziemy musieli rozpierdzielić ten oto teren. No może nie dosłownie, ale mniej więcej mam mały pomysł. Otóż ubzdurałem sobie w tej mojej dużej główce, że fajnie byłoby ogarnąć sobie jakiś mur. Mur, który będzie mnie chronił przed zombiakami i przed innymi potworami. I myślę, że jest to coś, co może i wam się nawet spodobać, dlatego że mam pewną koncepcję na to. Aczkolwiek, żeby wykonać tę koncepcję, no to jak widzicie, będę musiał troszeczkę, że tak powiem, tutaj skopać terenu. Tak, dobrze zauważyliście, wziąłem również diamentowy kilof. Ale no, ten odcinek prawdopodobnie wleci wyjątkowo jutro, czyli we wtorek, kiedy my teraz rozmawiamy. Ponieważ już mam mały plan na przyszłe filmiki w przyszłym tygodniu. Tak więc tak, wtorek, czyli to będzie 16 marca. Ponieważ chciałem jakąś inną gierkę nagrać teraz, ale kurczę pieczone, nie miałem żadnego pomysłu. I postanowiłem, że 16 i 18 marca poświęcę dla Minecrafta wyjątkowo. Ostatnimi czasy w ogóle, jak mogliście zauważyć, nie robiłem żadnych streamów, dokładnie to w piątek i w niedzielę. To jest z tego względu, że jakoś ostatnio nie miałem po prostu ochoty. Troszeczkę miałem takiego lenia w dupie, przyznam. No i generalnie wolałem się wtedy zabrać za odcinki, które tam już jakiś czas temu nagrałem. W sensie, no na przykład takiego Raymana Redemption, który powrócił, no bo warto byłoby tę serię rasa porządnie skończyć. Tym bardziej, że zostały nam jeszcze rundy bonusowe Magika i inny tego typu content. Tak, i ogólnie wiem, że teraz to będzie taki śmieszny plot twist, bo w odcinku kolejnym z Minecrafta, gdzie już zbudowałem inną rzecz, mówiłem, że mam jakby nagrane już audio na zapas do tego odcinka. Okazuje się, że jednak tamto audio musiałem wypieprzyć, dlatego że nie byłem do końca zadowolony z efektów, jakie były, więc postanowiłem na nowo nagrać w zasadzie audio, które teraz właściwie słyszycie, czyli 15 marca o godzinie 11. Wow, zbliża się niedługo wiosna, jak fajnie. Tak, nie liczcie na to, że będę tutaj non-stop gadał na temat tego, co buduję, no bo sami, jak widzicie, jest to proces wiecznego kopania, skopywania jakby różnych tutaj itemków, więc po prostu porozmawiamy sobie o wszystkim i o niczym, ok? Myślę, że tak się możemy umówić. Więc mam pewien plan co do serii z Minecrafta, tej obecnie, którą widzicie. A mianowicie chciałbym tę serię z Minecrafta podzielić na sezony. Tak, doskonale dobrze usłyszeliście, tak jak CTSG zrobił z kanciastą codziennością, czy tak jak JJ Joker ze swoimi przygodami z Minecraft. Tylko z takim malutkim twistem. Mój sezon, obecny pierwszy sezon z Minecrafta, który będzie sobie leciał teraz, chciałbym, żeby potrwał tak od 50 do 60 odcinków max. Żeby potem zrobić sobie troszeczkę przerwy od Minecrafta na modach i skupić się powiedzmy na Minecrafcie retro, którego chciałem już jakiś czas temu nagrać, czyli między innymi cofniemy się do czasów świetności Minecrafta. W sensie nie mówię, że teraz Minecraft nie ma swojej świetności, ale takiej świetności, w której ja go poznałem, czyli dokładnie to beta 1.3.0.1 albo beta 1.4.0.1 i sobie tam porobimy jakieś rzeczy w retro Minecrafcie. Możliwe, że seria będzie krótka, kto wie, mam taką nadzieję. No i no mówię, no mam taką po prostu nadzieję, nie? Chociaż, no mówię, nie chcę tutaj od razu robić czegoś takiego, że nie wiem, że się negatywnie nastawiam, bo seria z Minecrafta retro, nie wiem, może być słaba czy coś. Nie, nic z tych rzeczy, po prostu tak sobie powiedziałem, że fajnie byłoby, gdyby to nie była jakaś super długa seria, dlatego że w sumie w Minecrafcie retro to tam za wiele do roboty nie ma, no poza takimi naprawdę podstawowymi rzeczami. I jak widzicie, cały czas, że tak powiem, kopałem dzielnie, nie było to na takiej zasadzie, że musiałem tutaj, nie wiem, pójść się przespać czy coś. Po prostu ja miałem skopać całą tę górę i na tym moje całe zadanie się kończyło. Zresztą, jak zobaczycie późniejszy efekt, jak ta góra cała będzie skopana, to zobaczycie, że już będzie po prostu ranek. Tak więc w zasadzie całą noc mi zajęło, w zasadzie to nawet nie całą noc, cały dzień i całą noc mi zajęło jakby skopanie tej całej góry.
ale myślę, że było warto. Tylko, kurczę, pieczony, no, jestem ciekaw, jak to mi wszystko będzie, jak to wszystko będzie wyglądało, bo na razie to jeszcze, mówię, dopiero co skopałem ten teren, ale nie zabrałem się jeszcze za faktyczną budowę, bo cały czas w głowie mam pomysł i cały czas go tak jakby próbuję wdrożyć w życie. Jak sami zresztą pamiętacie, ostatnimi czasy miałem też ogromnego pecha w Minecrafcie, co mogliście zauważyć po ostatnim odcinku, gdzie no nie skończyło to się dla mnie za dobrze, gdzie praktycznie wszystko straciłem, tak? Straciłem wszystko. Jestem tego niestety świadom. Aczkolwiek jeszcze powróci jakiś odcinek z Netherem. Tego nie chcę tutaj wam mówić, że nie, no bo na pewno będzie. I tam najprawdopodobniej zrobimy sobie nowy portal do Netheru. I tak jak metodą starego Minecrafta, po prostu zrobimy sobie taki długi most nie wiadomo gdzie, żeby później wiadomo znaleźć sobie oczywiście ten most. I co, i zobaczymy gdzie nas by przeteleportował, bo jestem ogólnie ciekaw w tej wersji różnych biomów. Tym bardziej, że raczej paczki modów, no nie wiem, może będę aktualizował na najnowszą wersję, a może i nie, zobaczymy. To wszystko zależy jakby od osoby, która mi tam tę paczkę modów robiła. Tak więc tutaj z tym będę musiał się zwrócić do ciapatego. I zobaczymy w sumie, jaki będzie tego efekt. Może będzie tak, że po prostu poczekam z eksplorowaniem Netheru do wersji najnowszej i wtedy po prostu jak będę miał nową paczkę modów, to po prostu polecimy na pełnej robić, wiecie, daleko, daleko, daleko kolejny portal do Netheru, żeby wygenerować sobie nowy biom, przepraszam, za przejęzyczenie się. No nie wiem, zobaczymy. Nie chcę tutaj nic obiecywać, bo nie wiem po prostu w tej chwili. Ogólnie też na dniach widziałem, że w piątek zeszły wyszła aktualizacja do Crasha Bandicoot 4 It's About Time 1.0.5 i chciałem nawet na ten temat robić odcinek specjalny, czyli po prostu tak jak kiedyś robiłem z Ancient Trilogy przegląd aktualizacji, tak tutaj również chciałem dać coś od siebie. No ale z tego co widziałem, to nic ciekawego nie dodali poza tym, że to jest aktualizacja pod wersję PS5, no i na wersji PS4 to tam co jedynie poprawiono wszystkie te bugi i tak dalej niby, co oczywiście tutaj musimy mieć słowo klucz poprawiło, ponieważ jak sami zresztą wiemy, kiedy wychodzą takie apki, znaczy aktualizacje, które mają na celu poprawić bugi, no to przy tym poprawianiu starych bugów pojawiają się nowe bugi. No, chyba wszyscy o tym wiemy, bo nie pierwszy raz chyba gramy w gry, co nie? I co ja tutaj mogę jeszcze powiedzieć? Tam wiem, że dodali nowe skin dokładnie do szkieletów. I tyle w zasadzie. No, nic takiego szczególnego, co mógłbym omówić w odcinku, chyba że coś więcej, wiecie, no bo starałem się znaleźć informacje, ale z tego co widziałem po informacjach, które ja przynajmniej znalazłem, no to nic szczególnego tam nie dodali w tej aktualizacji 1.0.5, żebym mógł poruszyć w osobnym odcinku. No i jak widzicie, kurczę, za niedługo góra będzie skopana. Zajęło mi to praktycznie cały poprzedni dzień i całą noc. A efekt myślę, że będzie całkiem wpyte. Tak przynajmniej mi się wydaje. Mogę się oczywiście mylić. Dodatkowo właśnie wtedy, kiedy wlatuje jutro Minecraft, to jeszcze dostaniecie specjalny setny pomlog i teraz od tego dnia będziecie dostawali dużo tych setnych pomlogów, dlatego że mam ich sporo na zapas nagranych. To będzie właśnie między innymi pierwszy vlog z stycznia, dokładnie to 6 stycznia 2021 roku, czyli praktycznie ponad 2 miesiące temu. Ale nie będę zdradzał, co tam dokładnie było, po prostu to jest taki vlog, gdzie po prostu jest to specjal. No. I proszę bardzo, w taki oto sposób, jak widzicie, pozbyliśmy się całej oto góry. No, całej oto góry żeśmy się pozbyli. I tutaj przy okazji już zacząłem sobie równać teren na chodnik, bo chciałem mniej więcej sobie tutaj chodnik pociągnąć. A co, czemu nie? Żeby było bardziej estetycznie. No. I odcinek niedługo będzie dobiegał końca, tak więc myślę, że będę mógł powoli się z wami żegnać, moi kochani. Tak więc to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Jak widzieliście, to był szybki speedrun, jeżeli chodzi o budowanie, no bo wiadomo, przyspieszyłem filmik. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jesteście nowi po więcej. No i co, widzimy się w kolejnych odcinkach, zagrajmy w Minecraft i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo!